Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy diecezjanie, a szczególnie drodzy pielgrzymi, którzy będą udawać się w naszej pieszej pielgrzymce z Łomży na Jasną Górę, ale też z miast naszej diecezji na Jasną Górę. Będzie to czas trudny, szczególnie fizycznego wysiłku. Idą wy, drodzy pielgrzymi, idziecie z różnymi intencjami. Niesiecie te intencje też dziękczynne, ale też prosicie Pana Boga, szczególnie przez Matkę Bożą, Pana Boga, o różne łaski. Byłem świadkiem waszych pielgrzymek, kiedy te pielgrzymki odbywały się w skarze słońca, kiedy pogoda i słońce dokuczało, a szczególnie prawie roztapiający się asfalt, ale też były pielgrzymki, w których wam towarzyszył prawie codzienny deszcz. Jest to trud pielgrzymi, trud naszej wiary, naszego wzrastania. Pielgrzymka to miejsce, w którym spotykamy Pana Boga, ale spotykamy drugiego człowieka, pielgrzyma, który idzie obok nas też z konkretną intencją. W tej pielgrzymce towarzyszy nam Matka Boża. Będziemy tego świadkami, przeżywając Eucharystię, a szczególnie w momencie, kiedy po raz pierwszy ujrzymy wieżę Jasnej Góry, kiedy to wy wszyscy, klękając na kolana, będziecie ją prosić i dziękować jej za te szczególne łaski. Niech Maryja będzie naszą mocą w tej pielgrzymce. Jestem przekonany, że jesteście ludźmi głęboko maryjnymi i ona jest waszą mocą i waszą siłą. Niech ona wam towarzyszy na pielgrzymiej drodze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.